Dzień dobry Państwu. Małgorzata Basztabin, kierowniczka Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, który działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie. No i oczywiście temat seniorzy, temat wolontariat. Dużo jest tematów związanych z Waszą działalnością. Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja seniorów? Czy dalej jakby trzymają się w dobrych nastrojach, czy troszkę jest jednak już gorzej, bo ta pandemia trochę trwa? Z seniorami jest bardzo różnie, jak z każdą grupą wiekową tak naprawdę, bo są takie osoby, które trzymają się bardzo dobrze, które są cały czas aktywne, które znajdują sobie różne aktywności, tak naprawdę wychodzą na spacery, robią podstawowe zakupy, ale są też takie osoby, które po prostu czują tą izolację, czują brak spotkań właśnie, tych towarzyskich zwłaszcza, co powoduje, że gdzieś tam troszeczkę nam popadają w taką, no, takie stany depresyjne, powiedziałabym. Ale no właśnie, też... bo Wy zawsze prowadziliście taką aktywną działalność animacyjną dla seniorów. Czy w tej chwili cokolwiek się dzieje w tej kwestii, czy niestety musiało zostać to zawieszone? No wszystkie te działalności, które były związane z tym, że się spotykaliśmy u nas w Centrum Seniora, niestety zostały zawieszone, no bo tutaj absolutnie dbamy o zdrowie naszych seniorów i to jakby wynika z troski po prostu o te osoby. Natomiast proponujemy inne aktywności, czyli seniorzy nasi mogą skorzystać na przykład z wypożyczalni sprzętu do ćwiczeń w domu, więc kiedy będą sobie oglądali telewizję, kiedy będą czytali książkę, mogą kręcić sobie na rowerkach nóżkami, trochę ćwiczyć, chociażby po to, żeby właśnie taka namiastka tego ruchu była, żeby zapamiętali, że pewne rzeczy trzeba robić, ponieważ jak kiedy obsługujemy telefon życzliwości, często słyszymy o tym, że my się już przyzwyczailiśmy do tego, że wstajemy rano, nic nie trzeba, nie trzeba się przebrać. No świetnie, jak się myjemy, ale w koszuli można już pospacerować cały dzień. I fajnie, kiedy sobie robimy takie weekendy może, ale jeżeli to już się staje codziennością, no to już nie jest tak dobrze, więc cieszy mnie to, że za chwilę będziemy mieli troszkę cieplej, że za chwilę zacznie się sezon działkowy i część seniorów na pewno z tego skorzysta, więc tutaj jest nadzieja, że będzie lepiej. Innych zachęcam do tego, żeby ćwiczyli. Nasi seniorzy również zaangażowali się w propagowanie właśnie sportu i ćwiczą rano w porankach telewizyjnych, z tego też można skorzystać. Są zajęcia prowadzone online, wszystkie domy dziennego pobytu mają propozycje dla naszych seniorów, w związku z czym, jeżeli tylko Państwo będą chcieli skorzystać, to bardzo proszę, a gdyby był jakikolwiek problem z czymkolwiek, proszę zadzwonić pod numer 77 44 12 370. Tam działa... To jest telefon życzliwości właśnie. To jest telefon życzliwości, tam cały czas są nasi pracownicy, wolontariusze, jeżeli trzeba, wolontariusze z policji, bo zdarzają się sytuacje niebezpieczne, takie związane z bezpieczeństwem naszych seniorów i tutaj bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że nas policjanci wspierają, bo seniorzy już są bardzo czujni i jeżeli mają kłopot jakiś z kontaktem, też dzwonią pod telefon życzliwości. No właśnie, ale ten telefon życzliwości to jest numer telefonu, pod którym seniorzy mogą dowiedzieć się wielu rzeczy, bo oni nie zostali zostawieni sami sobie, bo działacie bardzo aktywnie, jeśli chodzi o wolontariat. Czy pod tym numerem telefonu można też umówić się na jakiś wolontariat zależnie od potrzeby seniora i jaki to jest zakres działalności? Jesteśmy rzeczywiście również pośrednictwem pracy dla wolontariuszy, czyli jeżeli zgłosi się do nas senior i powie, że na przykład chciałby w tej trudnej sytuacji pomóc seniorom w zrobieniu zakupów, to my na pewno skontaktujemy seniora z wolontariuszem i zachęcamy bardzo, dziękujemy wszystkim tym, którzy w tej trudnej sytuacji odnajdują się, pomagają nam. Mamy wyjątkowe sytuacje, przyniosłam dzisiaj tutaj do studia list od pana, który był w kwarantannie, bo choruje na COVID. Może pokażemy. Mamy panią, która, żonę pana, panią Elżbietę, pan zgodził się na to, żeby powiedzieć, jak ma na imię. I rzeczywiście dostarczyliśmy rzeczy, które przygotował mąż dla żony do szpitala i wzruszyła nas karteczka, bo to są życzenia i pozdrowienia i piękne wyznanie miłości, więc no, mamy też swoje takie... No tych uczuciach warto nie zapominać. Chwilę, tak. Bo oprócz tego, że pomagamy, to nasze radości to jest to, że ludzie się kochają, że sobie potrafią to również powiedzieć. Wolontariusze nasi są oczywiście... Właśnie, jaka jest kategoria wiekowa? Czy wolontariuszem może zostać każdy? Bo są to, czy są to tylko młodzi ludzie, czy to są to uczniowie, czy niezależnie od wieku, każdy, kto chce, może pomóc? I czy brakuje Wam wolontariuszy? Czy ciągle jest to jakby otwarty temat?
Cały czas jest to otwarty temat. Wolontariusze najlepiej, oczywiście teraz, żeby to były osoby pełnoletnie. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby te osoby były już zaszczepione, bo wtedy mamy takie poczucie bezpieczeństwa. Tutaj też troska o naszych wolontariuszy cały czas jest. Natomiast jeżeli ktoś ma taką potrzebę, chciałby pomagać, no to my jesteśmy absolutnie gotowi przyjąć każde ręce na pokład, bo wiadomo, że potrzeb jest bardzo dużo, miasto jest nie najmniejsze, w związku z czym telefonów z prośbą o pomoc jest naprawdę dużo. Pomagacie również w transportach, bo i potraficie zorganizować transport dla seniorów, którzy nie potrafią sami dojechać na szczepienia, i wolontariuszy, którzy pomagają dotrzeć tym starszym osobom na szczepienia, tak? To też pod tym numerem telefonu życzliwości można się dowiedzieć. Jeżeli Państwo zadzwonią pod ten numer telefonu, oczywiście wtedy przekażemy informację, pod którym numerem telefonu można umówić się na dowóz do punktu szczepień. I oczywiście w sytuacjach takich, gdzie jest potrzebna no niewielka pomoc, bo nie znosimy, to są też młode osoby, musimy pamiętać o tym, że wolontariusz to młody człowiek, nie będzie nikogo znosił, bo no tak jak mówię, tu jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo i wolontariuszy, i tych osób, które ten transport właśnie sobie zamawiają. Więc gdyby to tylko było kwestia podtrzymania za rękę, doprowadzenia do samochodu, to nie ma żadnego problemu. A jeśli jest osoba niepełnosprawna, to? Też pomagamy oczywiście. Mhm. Natomiast mówię, jeżeli to jest z czwartego piętra, na przykład zwiezienie wózkiem, no to... organizacja wygląda już inaczej. Inaczej. Mhm. Myślę, że wtedy lepiej jednak poprosić lekarza, żeby takie szczepienie odbyło się. No dobrze, a jak to wygląda z tym wolontariatem? Czy ono zawsze jest jakby zasadne, czy faktycznie jest tak, że ci najbardziej potrzebujący proszą o pomoc, czy czasami zdarza się, no bo nie wszyscy starsi ludzie są samotni całkowicie, czy nie jest to nadużywane czasem? Poruszyła Pani bardzo ważną, bardzo delikatną kwestię i tutaj wielki apel do naszych seniorów. Jeżeli Państwo macie rodziny, macie dzieci, poproście o pomoc, bo ja czasem to mówię dosyć głośno, pewnie się narażam na jakąś krytykę, ale wolontariusze to też czyjeś dzieci. Jeżeli mówimy o młodszych osobach, mnie bardzo wzruszają osoby starsze, które również chcą pomagać i one są gotowe w każdej chwili właśnie pomóc sąsiadom, pomóc najbliższym. Mieliśmy taką sytuację, kiedy pan zadzwonił do nas, który zachorował z prośbą o to, żeby wyprowadzić psa. I jak się okazało, zadzwoniło chyba z 10 wolontariuszy, którzy chcieli to zrobić. Pan w którymś momencie mówi, Boże, czy ten pies nie jest za mocny dla nich? No bo to są jednak starsze osoby. W związku z czym pięknie się zdarzyło, bo pan pomyślał też o tych osobach, które chciały mu pomóc, więc no pięknie to zadziałało, ale mieliśmy też taką sytuację, gdzie wolontariusz przyniósł do domu zakupy, a w domu u starszej pani była rodzina na obiedzie, więc no to już jest nieeleganckie. Szanujmy naszych wolontariuszy, bo jak będziemy ich tak traktowali, no to a poza tym są inni starsi, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy. Dokładnie, a też chcemy pokazać młodym ludziom, że to jest bardzo ważne. Nas bardzo cieszą wszelkie informacje, które otrzymujemy zwrotne, że wolontariusz był miły, że pięknie się zachował. My też wiemy, bo od wolontariuszy dostajemy informacje, że starsze osoby bardzo się chcą odwdzięczyć. Czasem jest to jakaś słodycz, czy no różne rzeczy tak naprawdę. Czyli jest trochę optymizmu w tym wszystkim, w tej pomocy, która jest bardzo ważna, tak jakby uczłowiecza nas jednak, i zarówno ta radość z pomagania, jak i z tego korzystania z tej pomocy jest. Czujesz to, że faktycznie są czasem sytuacje śmieszne, wesołe, pozytywne, tak? Jak najbardziej. Jest ich na pewno więcej niż tych, które są smutne, więc jakby mówiąc o tym, jaka jest sytuacja naszych seniorów, na pewno nie wszyscy są radośni, ale są też takie sytuacje, w których chcielibyśmy pomóc tę radość odzyskać, więc jeżeli tylko Państwo macie taką ochotę, jeżeli nawet jakby nie macie pomysłu, z czego chcielibyście skorzystać w tym momencie, czy z treningu pamięci, który też jesteśmy w stanie dostarczyć do skrzynki pocztowej na przykład, żebyście Państwo sobie odebrali i w domu rozwiązywali łamigłówki. W tej chwili już ze wspomnianą policją szykujemy kolejne wydanie tych łamigłówek dotyczące bezpieczeństwa i tak naprawdę wolontariusze też je przygotowują, więc czy trening taki umysłowy, czy trening taki fizyczny, właściwie jesteśmy wszystko Państwu w stanie pomóc zorganizować, bo wypożyczamy sprzęt, ten sprzęt może być u Państwa miesiąc, dwa miesiące.
Kiedy tylko będziecie gotowi na to, żeby oddać i zdecydujecie, że pójdziecie na spacery, wtedy my go z powrotem przyjmiemy, damy innej osobie po prostu. Znaczy najważniejsze chyba w tym wszystkim jest też dla tych starszych osób sam kontakt, że mogą przez chwilę z kimś porozmawiać, że mają jednak wrażenie, że ktoś się nimi opiekuje, że nie są sami. A drodzy Państwo, warto pomagać. Dzisiaj jest też Dzień Ludzi Bezdomnych, o czym mówiliśmy rano. I warto pomagać nie tylko przy okazji takich dni, gdzie jakby ukierunkowuje nas ktoś, że mamy pomagać i pamiętać o bezdomnych, czy mamy pamiętać o seniorach. Po prostu w tych trudnych czasach pomagajmy sobie nawzajem, a to na pewno pomoże nam samym w lepszym samopoczuciu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.